XTB KSW Epic Halidov versus Adamek, February 24th, Pre-Zero Arena Gliwice. Tickets on sale. Zbliża się wielkimi krokami pojedynek i starcie legend pomiędzy Tomaszem Adamkiem a Mohamedem Halidowem. Gala XTB KSW Epic już jutro w Pre-Zero Arenie w Gliwicach. Natomiast my dzisiaj jeszcze w Warszawie będziemy obserwować to, co dzieje się na ceremonii ważenia. Tak naprawdę będzie działo się na ceremonii ważenia z Marianem Żółkowskim. Witam. Byłym i przyszłym. No, mam nadzieję. Masz nadzieję. No, co mam mówić. Niedługo powracającym do klatki, natomiast tutaj nie będziemy wybiegać jeszcze w przyszłość. Od tego jest organizacja KSW i oczywiście Alberto Ziemkowski, który był wczoraj obecny w studiu, natomiast energia go nie opuszcza. Panowie, pojedynek, który rozkręcał się, mam wrażenie, i ten event bardzo powoli. Natomiast na ostatniej prostej chyba coraz więcej znaków zapytania i zainteresowanie też coraz większe, jeśli chodzi o to starcie Mohameda Halidowa z Tomkiem Adamkiem. Przynajmniej tak wygląda to u mnie, że gdy została to ogłoszona walka na duże rękawice, to entuzjazm był mniejszy. Natomiast no teraz jednak, jak ma się to ziścić już w klatce, to jednak chce człowiek to już zobaczyć. Czy tak jest u was? No coś w tym jest. Choć na początku, jak usłyszałem to zestawienie, to od razu już sobie w głowie typy stawiałem i takim... Pierwsza moja myśl to duży faworyt Mohamed Halidov, ale im dłużej tej walki, mniej czasu do tej walki, tym coraz bardziej sobie zastanawiałem się, czy w sumie jednak nie za szybko skreśliłem Tomka Adamka. Tym bardziej jeszcze jak byłem w siedzibie KSW i coach ze mną nagrywał rozmowę, to powiedział mi kilka takich małych rzeczy, że byli u Tomka, że okazuje się, że Tomek fizycznie dobrze wyglądał. I nagle zacząłem się zastanawiać, kurczę, czy w sumie nie za szybko go skreśliłem, czy to nie będzie wcale trudna walka dla Mohameda? Wiecie co, ten pojedynek został ochrzczony takim sparingiem na duże rękawice gości na emeryturze, którzy przyszli odcinać kupony. Natomiast kiedy porozmawia się i z Tomkiem, i z Mohamedem, to szczerze powiedziawszy chyba najbardziej poważnie do tej imprezy podchodzą sami zainteresowani, bo i Mohamed traktuje to jako duże wyzwanie, a Tomek jak już się bierze za robotę i bierze się poważnie, no to tak jak do tego kempu jednak te kilka tygodni spędził w Polsce na poważnych przygotowaniach. Czy na ostatniej prostej u ciebie, Albert, troszeczkę te typowania się zmieniły, bo też zerkamy na te typowania czy ekspertów, czy fanów, to początkowo Tomek był zdecydowanym faworytem, tak większość osób stawiała. Natomiast teraz im bliżej walki widać tę bystrość umysłu i Mohameda i też podejście coraz ostrzejsze. Też widzieliśmy już dzisiaj na porannym ważeniu, że będzie zawodnikiem 8 kg prawie lżejszym od Tomka Adamka. Tak było na ceremonii ważenia, czyli w walce pewnie to będzie wyglądało podobnie. To coś zmienia w tej grze? Znaczy, wiadomo, serce mi są za Mohamedem, ale cały czas widzę znowu odwrotnie niż Mariusz, jednak faworyt w postaci Tomka Adamka, ale wiadomo, te znaki zapytania, o których ty, Maciek, powiedziałeś, no jednak jest 5 lat przerwy, gość ma 47 lat, no rozpoczął obóz, porządny obóz, ale jednak ta przerwa startowa, nie wiemy w jakiej dyspozycji się pokaże, ale znowu jest tutaj zupełnie nowa dyscyplina dla Mohameda Halidowa, to też dla niego ogromny bodziec, taki, on widać, że to traktuje jako taki challenge, coś, co ma mu dawać jeszcze dodatkową motywację do tego, żeby dawać siebie wszystko na treningach, ale wydaje mi się, że to starcie jest wyrównane. Ono się może różnie potoczyć, ale ja jednak cały czas przez to, jakie osiągnięcia w tej dyscyplinie sportu ma Tomasz Adamek, widzę jego w roli faworyta. Jeśli mielibyście antycypować albo podpowiedzieć coś Tomkowi Adamkowi albo Mohamedowi Halidowowi, to w jaki sposób te pojedynki powinny zostać poprowadzone? Przez jednego czy też drugiego? Marian, ty jesteś taki analityczny, to zacznijmy na początek od ciebie, zobaczymy, jak Albert to wszystko uzupełni swoim okiem. No, bardziej chyba mi zależy jednak na zwycięstwie Mohameda, przez to, że całkiem dobrym świetle postawi to dyscyplinę MMA. Choć no, oczywiście doceniam to, co osiągnął Tomek Adamek. Pamiętam jeszcze, jak byłem troszeczkę mniejszy i w nocy wstawałem na jego walki. Nigdy nie zapomnę pojedynku, który bardzo mocno mi zapadł w głowie, czyli pojedynek z Jonathanem Banksem. I pamiętam, że to świetna walka i pamiętam, że on nie był tam faworytem w tej walce. Cały czas mówiono, że ten Jonathan Banks jest za szybki dla Adamka. A gdzie jest szybkość, to tak jakby Adamek wtedy nie był stawiany w roli faworyta, chociażby walka z Chadem Dawsonem, kiedy dostał gościa, który był szybszy od niego i nie do końca sobie poradził, choć był tam też knockdown, to wcale nie była taka zła walka w wykonaniu Tomka Adamka. Tomek, to jak ci przerwę, Tomek wspomina ten pojedynek jako jeden z tych, których nie powinien brać, bo nie był do końca sobą. Myślę, że problem był z wagą i tak dalej. Tak, tak. Miał sobie sporo do zarzucenia w tej walce. Okej, więc wracając do tej walki Jonathan Banks, pamiętam, że bardzo podekscytował mnie ten pojedynek.
pojedynek, bo cały czas ta walka gdzieś była równa i też zapamiętałem ten moment, w którym jak się dobrał do jego skóry, to już go nie odpuścił, już go tam strasznie zmucił, że tak powiem brzydko, w tym narożniku, ale jednak pomimo tego, że Tomek Adamek gdzieś jest mi blisko w sercu, no to chyba wolałbym Mameda jako zwycięzcę, więc jakbym miał podpowiadać Mamedowi, to żeby liczył właśnie na te swoje oko, te takie oko Tygrysie, które nieraz widzieliśmy w walkach KSW, gdzie potrafił znikąd zrobić jakąś piękną akcję, szarpnąć dynamiczna kombinacja rękoma i liczyłbym na to, żeby przede wszystkim właśnie czuł tą swoją szybkość i był cierpliwy, żeby był cierpliwy, szybki na nogach i eksplozywność. To jest klucz dla Mameda, bo bardzo ważne jest to, że te rundy będą trwały po 3 minuty, czyli w momencie, kiedy Mamed zdąży się zmęczyć, to już będzie koniec rundy. Za chwileczkę, Albercik, twoja analiza, natomiast też przyglądamy się patrzymy, co dzieje się na ściance organizacji KSW. Marcin, The Giant, Wójcik do nas dołączył. Dzień dobry, Marcinie. Dzień dobry, witam. Siemanko, siemano. Cześć, Marcin. Jak samopoczucie, bo my tutaj rozmawiamy o walce wieczoru, oczywiście to jest creme de la creme, natomiast to, co powinno fanów MMA cieszyć najbardziej, to rzecz jasna turniej kategorii półciężkie, bo to jest powrót tak naprawdę do korzeni. Wracamy do formuły turniejowej, no i też to starcie, które w opinii wielu miało być tym pojedynkiem finałowym, odbędzie się już w pierwszej rundzie tej półfinałowej, więc twoja konfrontacja z Rafałem Haratykiem. Ty z tego losowania tak naprawdę jesteś zadowolony, czy nie ma to najmniejszego znaczenia? Wiesz co, no ja od początku przewidywałem, że w pierwszej rundzie spotkamy się z Rafałem, także nie byłem zaskoczony na pewno tym. Tak jak mówiłem, to mogło być spowodowane tym, że albo jestem przeliczny, to jest to walka przez lokal, że walczyliśmy w miarę blisko siebie, że dała pogali. Także ja to słyszałem o tej czwórce turniejowej, to też od początku nastawiałem się na to, że pewnie pierwsza walka będzie z Rafałem. Z drugiej strony wcale nie. A czymś nie twierdzę. Może tak będzie oczywiście, że nasza dwójka jest najmocniejsza i na papierze tak to wygląda, ale każdy z tych czwórki ma swoje atuty na pewno. No, Daria ma najlepszy zasięg, ogólnie najlepsze warunki fizyczne, żeby Kleber jest najbardziej doświadczony z nas tak samo. Także no, kto wygra ten turniej w sobotę, no to ten okaże się najlepszy i tak wszystko się do tego sprowadza. Co będzie najistotniejsze? Bo wiele tutaj pada bardzo często takie pytanie. Co będzie najistotniejsze dla tego turnieju? Wiele osób wskazuje, że mądrość. Że jednak mądrość w prowadzeniu tych pojedynków. Twoim zdaniem. To właśnie ta mądrość, czy być może właśnie wręcz odwrotnie szaleńczy atak na przykład od pierwszych sekund w pierwszym pojedynku, żeby jak najmniej sił stracić w tej pierwszej walce? Nie, tak, ale wiesz, to wtedy, kiedy ten szaleńczy atak nie wyjdzie generalnie i jednak będziemy się musieli zlęcić to dużo bardziej niż jeżeli byśmy te siły rozłożyli. Myślę, że tak, mądrość na pewno, trochę takiego szczęścia, bo to też idealnie byłoby dla nas, wiadomo, gdyby nasza walka potoczyła się bardzo łatwo, gładko i szybko, a żeby przeciwnicy się jeszcze przy okazji trochę namęczyli, tak byłoby najlepiej, ale ja się nastawiam przede wszystkim na takie przygotowanie mentalne do turnieju, bo ja pamiętam z kariery amatorskiej, że to było zawsze najtrudniejsze, że po pierwszym pojedynku czasami z kontuzją, czasami potwornie zmęczeni, czasami tej energii trochę zdropowało, bo wiadomo, że wydatek energetyczny jest duży, żeby zebrać się po prostu drugi raz do tej rozgrzewki i wyjść z tym, co mamy, no i pokazać się z najlepszej strony, także dużo pracowałem nad tą sferą i wydaje się, że to zaprocentuje trochę. Okej, to pytanie jeszcze jedno mam do ciebie. Czy cokolwiek w tym planie na pojedynek, pierwszy przede wszystkim, zmienia ta punktacja? Bo wiemy, że w przypadku remisu wygrywa zawodnik, który wygrywa pierwszą rundę. Czy jakkolwiek to wpływa na start tej walki, czy kompletnie przed pierwszym pojedynkiem na to nie zwracasz uwagi? To zacznie wpływać w trzeciej, czwartej minucie tej rundy, o ile okaże się, że jestem zawodnikiem, który tę rundę przegrywa. To wtedy jak najbardziej tak, że te dwie ostatnie minuty będę robił wszystko, tutaj za mnie cała skórka jest, zrobiła wszystko, żeby tę pierwszą rundę jednak urwać i zapisać ją na swoją korzyść. Na pewno, ale no wyjście do samego pojedynku, podejście takie, żeby wygrać każdą rundę, niezależnie czy jest skontrolowana w ten czy inny sposób, czy to jest pojedynek dwurundowy czy trzy, to ja mam taki jak zazwyczaj, czyli chcę wyjść i chcę
zwyciężyć każdą rundę. Wiadomo, że jeżeli w walce trzyrundowej inaczej funkcjonowane i będę gdzieś tam w pierwszym przegrywał, to może bym po prostu w drugiej między rundami wysłuchał rady sceneroznika i starał się przełamać to druga, trzecia runda, a teraz będziemy sobie zrobić wszystko, żeby jednak ten pierwszy też zapisać na swoją kolejną. Okej. Marcin, to jeszcze na koniec tylko pytanie, bo pewnie każdy z was, jak tutaj będziemy z wami rozmawiać, przewiduje, że to wy wygracie ten turniej. Tutaj nie ma pewnie żadnej wątpliwości. Natomiast z kim w finale? No, moje predykcje są takie, że to jednak będzie Kleber. Wydaje mi się, że jest trochę niedoceniany, przynajmniej według pocherów, tego co widziałem. Zobaczymy. Zamiast mówić to jak najlepiej, oczywiście to jest. Ale jeżeli miałbym ja osobiście wskazać, to wskazałbym w finale, że najpierw wskazałem. Okej, Marcin, mam pytanko. Jeszcze tak. Mariana pytanie. Marcin, wiadomo, że już jest po wszystkim, bo losowanie już wiadomo, z kim się bijesz, ale tak szczerze, jakby jeszcze raz można było przeprowadzić losowanie, to na kogo chciałbyś wypaść? Nie, naprawdę są tak procentowo też rozłożone, że to nie chyba po 33%. No, także nie mam żadnych takich, nie miałem od początku oczekiwań co do tego, z kim mogę zawalczyć, także biorę to, co jest i z tego też się cieszę generalnie i co mam mówić. Jeżeli Rafał, nawet jest tak, myślałem wcześniej, jeżeli Rafał rzeczywiście jest najmocniejszy z tej trójki, jest na tyle twardy, że ciężko zaskoczyć czasem, to może i lepiej zobaczyć z nim dwie rundy zamiast się z nim później trzy rundy w finale, także na dobrą sprawę to jest. To dużo wiesz. Już cała reszta to jest dużo niesłyszy. Także że lepiej, jak to będzie w sobotę. Ja się cieszę z tego, że mam się w tym ludzie złapałem i tak czy inaczej to nie wiem, kto wygrał. Jak każdy. Marcin Wójcik, życzymy powodzonka, dużo spokoju w ostatnią noc. Jutro czekamy na fajerwerki, turniej kategorii półciężkiej. Przypominamy, Marcin jednym z bohaterów tego turnieju na gali XTB KSW Epic. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję bardzo. A jeszcze chciałem tylko wtrącić z racji tego właśnie takiego losowania, właśnie to i może ten turniej nam się bardzo różnie ułoży z racji tego, że chociaż ja i Marian pewnie również widziałeś właśnie w roli Marcina i Rafała właśnie faworytów i to potencjalnie może być najcięższa walka tego turnieju, a trzeba pamiętać właśnie, że to jest turniej, trzeba wyjść drugi raz, rozgrzać się, no i obrażenia. Ja też miałem przyjemność dwa razy bić się na turniejach w swojej karierze i po prostu wiem, że jeśli udaje się walkę szybko kończyć przed czasem na początku, no to jest rzeczywiście duży adwantaż w kolejnym pojedynku, no ale co jest właśnie po ciężkiej walce. No i tutaj wiadomo, tutaj nie można czekać. Tu nie można się szachować zbyt długo, bo ta pierwsza runda jest szalenie ważna. Jeśli wygrywam pierwszą rundę, to potencjalnie mogę delikatnie tą drugą rundę oddać. Także zasady też szalone, ale jakże mocny turniej. Zwracamy uwagę, oczywiście też słyszeliśmy, że jest duży przegłos, też zwracacie na to uwagę. Postaramy się przy kolejnym łączeniu, jeśli takowe będzie, żeby tego pogłosu nie było, bo też w odsłuchu nam to troszeczkę przeszkadza. Wiem, że przed ekranami też chcielibyście usłyszeć bardziej szczegółowo i czystym dźwiękiem, co bohaterowie mają do powiedzenia. Mniej więcej usłyszeliśmy to, co Marcin Wójcik miał do powiedzenia. Marian, twój faworyt w turnieju kategorii półciężkiej, bo faktycznie to losowanie to jest taki teoretycznie przedwczesny finał, bo tak wszyscy typowali, że gdzieś ta drabinka mogła się ułożyć inaczej, a to jest potencjalnie najmocniejsze starcie. Natomiast wiadomo, w praktyce może to wyjść troszeczkę inaczej. Dla mnie jednak to też jest przedwczesny finał. Uważam, że największymi faworytami był i Marcin Wójcik, i Rafał Haratyk. Co prawda bardzo dużą sympatią darzę Damiana Piwarczyka i gdzieś po cichu chciałbym, żeby to wygrał. I wcale to się tak ułożyło, że wcale nie jest powiedziane, że nie może tego wygrać, bo od razu sobie wyobrażam sytuację, w której w tej walce Rafała z Marcinem dają ostrą wojnę, dają tam siekę i jeden albo drugi jest mocno już porozwalany po walce i wychodząc do tego finału, przykładowo Kleber albo Damian szybko załatwiają sprawę i nagle okazuje się, że to on jest tym faworytem w tym finale. Ale wydaje mi się, że jeśli Rafał albo Marcin po zwycięstwie nie będzie, będzie zwycięstwo tak dosyć łatwym kosztem, dosyć niskim kosztem, to będzie faworyt tego turnieju. A drugi pojedynek? Bo to jest jednak to starcie tych zawodników, którzy skazywani są na pożarcie, czy to z Marcinem Wójcikiem, czy z Rafałem Haratykiem. Mamy Klebera, który już potrafił zaskakiwać. Zresztą nawet wczoraj takie nagranie wrzucił w media społecznościowe Łukasz Zaborowski z Robertem Ruchałem na Florydzie. Pozdrawiamy serdecznie. I Robert opowiadał o tym, jak widział, jak Kleber się rozgrzewał w Nowym Sączu przed jego pojedynkiem z Tomkiem Narkonem. Mówi, że chłop skazany na pożarcie, że to po prostu nic nie umie, że to jest taka pokraka, a kończyło się to, wiemy, w jaki sposób spektakularnym knockoutem. No i potem to udowodnił jeszcze w organizacji KSW. No i teraz przez dużą szansą.
właśnie, no czy jednak Brazylijczyk, czy Damian Piwowarczyk, który odbił się od trudniejszego momentu w karierze, no i chłopak, który ma ciąg na bramkę. Jak się rozpędza, to potrafi już korzystać z tego ciągu i widać, że chyba też psychicznie z trudniejszych momentów potrafi się wykaraskać. No wydaje mi się, że tutaj Damian jest faworytą, chociażby z racji swoich warunków fizycznych. Trzeba też przypomnieć, że w tym turnieju zarówno Rafał Karatyk, podobnie jak i Brazylijczyk, to są zawodnicy, którzy wcześniej walczyli w kategorii średniej. Tak. Także tutaj Damian wydaje mi się, że jest faworytem, ale przede wszystkim Silva naprawdę świetnie odnajduje się w walce, ma bardzo duży spokój i bardzo, bardzo dużo widzi. Widać, że przede wszystkim toczy te pojedynki na swoim takim oddechu, swoim tempie. Naprawdę robi to bardzo, ale to bardzo dobrze. I jak widać, to tarcze przede wszystkim, czy technika na rozgrzewce nie walczy. Ale powiem ci, Albert, że zastanawiam się, czy rzeczywiście jest faworytem. A jak u bukmacherów? Damian jest faworytem, czy Kleber? Wiesz co, nie sprawdzałem dokładnie. Natomiast no wiecie, te kursy też się zmieniają w zależności od tego, jak stawiają kibice. Bo im więcej jest kuponów postawionych na jednego, no to ten kurs spada. Ogólnie wydaje mi się, że ten turniej jest bardzo, ale to bardzo równy i naprawdę wszyscy czterej panowie mają fajny win streak. Też tak jak powiedzieliśmy, Damian wrócił na właściwe tory. Ja też miałem okazję między innymi około miesiąc temu oglądać go u nas na skrze, na sparingach i wyglądał naprawdę, ale to bardzo dobrze. Tak, no przede wszystkim jego warunki fizyczne. To jest coś, co daje dużą przewagę, ale ten Kleber jest bardzo niewygodny. Te dwa nokauty z Łukaszem Sudolskim i Rafałem Kijanczukiem pokazały, że on ma jakiś zmysł, pomimo, że może na tej rozrzewce może wygląda jak jakiś połamaniec, to jednak w tej klatce robi roboty i no i ten rekord, doświadczenie. To jest ważne, to doświadczenie, a znowu Damian jest najmniej doświadczonym zawodnikiem w tym turnieju. Jest nami Rafał Karatek i właśnie chciałem przywitać Rafała. Dzień dobry panie Rafale. Witam wszystkich z studio i oglądających. Cześć Rafał. Rafał, no to właśnie, ja pociągnę ten wątek, który powiedział Marian. Czy doświadczenie będzie kluczem do wygrania tego turnieju? Myślę, że tak, że jak najbardziej, przynajmniej jeden z ważnych elementów doświadczenia. Także biedny Damian jest na ostatniej pozycji, jeśli chodzi o doświadczenie, ale na szczęście nadrabia warunkami fizycznymi, więc jak je mądrze wykorzysta, to będzie ciekawie. Zadam to samo pytanie, które zadawałem Marcinowi, który przed momentem z nami rozmawiał. Ty z tego losowania... O, coś nam tutaj przerwało, ale mamy nadzieję, że za chwileczkę... Ale coś słychać tam. Tak. Nie wiem, czy jest z nami Rafał, czy straciliśmy. Ja was słyszę. Okej, to tylko się nie widzimy. Pewnie ktoś tam dzwoni albo straciliśmy obraz, także... No nie wiem, no to spróbujemy się za momencik połączyć, bo w tym momencie jest nam ciężko tutaj się z tobą połączyć, także... Szkoda byłoby go nie widzieć, no tak, Rafał. Tak, tak, także za moment spróbujemy powrócić. Jesteś Rafał, z powrotem. Losowanie, czy gdyby to losowanie miało odbyć się jeszcze raz, to chciałbyś takiego losowania, czy jednak trafić na zupełnie innego rywala? Nie, no czemu, no kibice tak zdecydowali, niech tak się dzieje, no. Co ci mogę powiedzieć? No, była ta sprawa oddana w ich ręce, tak wybrali, stąd robimy roboty. No, my jesteśmy zawodowcami, podchodzimy do tego, jak do tych walk sportowo. Oczywiście, że jesteśmy w jednej stajni, czy tam gdzieś kiedyś trenowaliśmy razem. To, no, chyba, że jesteśmy naprawdę dobrymi przyjaciółmi, wtedy gdzieś nas tam trzyma, ale żeby nie zawalczyć. Ale w tym przypadku jak najbardziej się można bić. No. A powiedz mi, Rafał, czy w podejściu do samej walki ma tam na ciebie wpływ ta punktacja? No wiemy, że ten zawodnik, który wygrywa pierwszą rundę, potencjalnie może oddać rundę numer dwa. Czy jakiś tam już z trenerem Herczykiem uknęliście plan i specjalną taktykę na ten turniej? No oczywiście, ale takich rzeczy się nie mówi, tym bardziej w mediach. Nie, no pewnie, że mamy plan. Tak przeanalizowaliśmy, jak to prawdopodobnie rozegrają trener Andrzej Kościelski z Marcinem. No i myślę, że postawimy dość mocne tutaj... Dość mocno się postawimy, żeby nie zrobili swojego planu, a my swój. A, czyli szpiegów, czyli byli jacyś szpiedzy. Nie, szpiegów nie było. Po prostu trener ma taki mocno analityczny umysł do tego i gdzieś potwierdzam. Stara się wyprzedzić kroki. Ale wiesz jak to jest, taktykę możesz mieć, a zostaniesz trafiony, a później już walczysz z automatu. No tak. To z kim w finale? Rafał Karatyk, z kim w finale? Czyli typowanko drugiego półfinału. Kurczę, doświadczenie za Kleberem, warunki za Damianem, ale wydaje mi się, że Kleber, tak 60% daje, że Kleber przejdzie do finału, 40% na Damianem. Okej, okay. To jeszcze pytanie o walkę wieczoru, bo jak analityczny umysł trenera, to pewnie też rozmawialiście na sali o tym pojedynku, też pewnie swój typ masz, Mamet Halidow czy Tomasz Adamek?
Nie no, ja widzę wygraną Tomka Adamka raz, że jego formuła, dwa duże rękawice, nie, jakby gdzieś tam były te małe rękawice, żeby się można było zastanawiać. Tak na dobrą sprawę wydaje mi się, że Mamed może gdzieś zaskoczyć w pierwszej, może drugiej rundzie, jak jeszcze będzie w pełni dynamiczny i szybki na nogach. Ale wiesz, jak gdzieś te swoje ataki przeprowadzi i złapie zadyszkę, to od trzeciej rundy to już mi się wydaje, że będzie do jednej bramki. No to wiemy. To wiemy wszystko od Rafała Haratyka. Rafał, dużo zdrówka na ostatniej prostej. Mocnego face to face, bo będziemy się przeglądać, także chcemy zobaczyć intensywny stare down giganta z Haratykiem i naprawdę jutro czekamy na wielkie emocje w tym pojedynku półfinałowym. Ja również, dzięki. Trzymaj się, Rafał. Dziękujemy serdecznie, Rafał Haratyk. No, zresztą pojedynek bardzo ciekawy, bo zawodnicy, którzy weszli do organizacji KSW z dużym przytupem i te od razu emocje poszły w górę. I były te pytania, kto z kim opas kategorii półciężkiej. Trochę ta sytuacja ze względu na odejście mistrza się skomplikowała. No i taki turniej nam powstał znikąd. Natomiast widać, że ten turniej budzi emocje. Ale zobaczcie, z racji tego, że właśnie tak właśnie wybrali kibice, potencjalnie zestawili dwóch faworytów na samym początku, to oba te półfinale są szalenie wyrównane tak naprawdę, że ja na przykład typuję Damianę, ty typujesz Brazylijczyka, Wójcik czy Haratyk. Tu tak naprawdę może zdarzyć się wszystko. Nie wiadomo też, jak ten turniej się potoczy i trzeba pamiętać, że naprawdę panowie ostatnimi czasy, naprawdę ta kariera jest ich no, w jednych z najlepszych punktów, jeśli chodzi o całą ich karierę. Także będzie się na pewno tutaj działo, nie? A jeszcze, Albert, przyszła mi ciekawa myśl, bo też powiedziałeś o tych warunkach fizycznych Damiana i było wcześniej też mówione, że wygra ten, który będzie, zawodnik, który będzie mądry w walce. Mm-hmm. I tak sobie myślę, że z drugiej strony jakby połączyć to u Damiana Piwarczyka, czyli warunki fizyczne i mądrość, to rzeczywiście wykorzystując dobrze te warunki fizyczne, byłby w stanie uderzać, nie, bo ja wiem po sobie, gość, który jest wysoki, ma długie ręce, może łatwym kosztem wygrać pojedynki, uderzając, punktując, żadnych obrażeń nie zbierając, więc gdyby rzeczywiście mądrze wykorzystał te warunki fizyczne Damian, to jest w stanie rzeczywiście wygrać cały ten turniej bez praktycznie jakiegoś uszczerbku na zdrowia. No to jest ciekawe, natomiast mamy też no, czołga Haratyka i mamy Marcina Wójcika, który nie boi się wymian w krótkim dystansie, też Ładnie. Są takimi zawodnikami twardogłowymi, którzy tego zwarcia się nie boją, a jednak ten kościec pewnie troszeczkę skromniejszy ma Damian Piwowarczyk i w tym krótszym dystansie może to mu wadzić. Zerkamy na to, co dzieje się jeszcze w centrum handlowym w Gliwicach. Paulina Klimek na naszych ekranach, ale Paulina Klimek prowadzi w tym momencie Q&A z Joshem Barnettem. To jest oczywiście zawodnik piekielnie doświadczony. Rzecz jasna, dostajemy pojedynek na zasadach grapplingowych w co-main evencie, jeśli chodzi o co-main evencie. To jest drugi co-main event tak naprawdę, bo jeszcze jest finał turnieju kategorii półciężkiej. Walka wieczorem Ahmed Khalidow z Tomkiem Adamkiem. Natomiast dwóch zawodników mega doświadczonych. Kategoria ciężka, Phil De Vries i Josh Barnett. Ja szczerze powiedział, że chciałbym taki pojedynek zobaczyć na zasadach MMA. Ojejku, to była petarda. To była petarda, patrząc na to, jak Josh Barnett zaprezentował się na przykład na Genesis w walce bokserskiej, gdzie był skazywany na pożarcie. Powiedzmy, że to nie jego formuła, z Marcinem Różalskim. Natomiast no, to doświadczenie, jeśli chodzi o Barnetta, to jest coś gigantycznego. No i jeśli chodzi o sam grappling, on chyba jest jedynym zawodnikiem, który w ogóle był w stanie poddać Listera. Także on naprawdę, jeśli chodzi o tą grę zapaśniczą, ale właśnie grapplerską, jest szalenie dobry. Ma naprawdę, mimo swojego wieku, naprawdę dysponuje świetnym zdrowiem, ogromną siłą, bogata baza zapaśnicza. I tylko ciekaw jestem właśnie, jak ten pojedynek będzie wyglądał. No to jest 10 minut. Panowie, że tak powiem, nie będą się punktować, będą cały czas szukać skończenia przed czasem. No i trzeba też patrzeć na to, że jednak Phil De Vries ostatnimi czasy nie bił się z gościem, który posiada tak dobre warunki fizyczne. No ale też ceremonia ważenia nam dokładnie poda te wartości, które zawodnicy otrzymali na wadze. Tu nie ma limitu, to jest kategoria open. Phil De Vries pokazuje, że z dużą nadwagą można sobie radzić nieźle w sportach walki, bo 36 kilo aż wniósł na wagę. No to jest potworna masa, no ale po drugiej stronie też mamy Josha Barnetta, który ważył ponad 125 kilogramów, także no tutaj więcej niż ćwierć tony, 260 kilogramów w klatce. No ty mówisz o gabarytach, a ja się znowu koncentruję na tym, że Josh Barnett nie jest w takim gazie, jakim jest De Vries. Myślę, że to jest kluczowe, bo jak zobaczyłem na walki Josha Barnetta, no to ostatnie właśnie parterowe, ale też nie było ich jakoś wiele. To nie jest tak, że on się co 3-4
miesiącem, co pół roku kula. No tylko... wiekowy człowiek, Marian. No tak, tylko mało jest tego, a jednak De Vries przygotowuje się nie do walk grapplingowych, tylko do pełnego MMA, więc wiemy dobrze, że to są dużo cięższe przygotowania i dzięki temu jest dużo lepszym gazie, więc wydaje mi się, że tutaj jednak ten ta rdza Josha Barnetta, to, że już jest ten wiek i to, że nie walczy aż tak regularnie, jest mocno na jego niekorzyść. Tylko, że znowu z drugiej strony ja też właśnie widzę faworyta w postaci De Vriesa, tylko znowu z drugiej strony to jest submission only, czyli nie punktujemy tego pojedynku i koniec końców żaden sobie nie da po prostu nic zrobić i walka po prostu zakończy się remisem. No tego by na pewno nie chciał. Niektórzy sugerowali, że mógł być to odbyć się pojedynek ze slapami, takim bardzo dłonią, żeby dodać troszeczkę atrakcji. Wiadomo, na cios zawodnicy nie zgodzili. No ale jeśli Josh Barnett by na przykład pokonał Phila De Vriesa na tych zasadach submission, to od razu pewnie by się zapaliła lampeczka, czy nie spróbować tego samego zrobić na zasadach MMA, bo mówimy o gościu, który posiada piekielne doświadczenie, no bo mamy i Strikeforce w jego rekordzie, mamy i walki w Pride, mamy i walki 10 walk w UFC, także to doświadczenie jest potworne i nie możemy zapominać, że widzieliśmy go w Polsce na Genesis w formule gołych pięści, natomiast on ma na swoim koncie ponad 20 poddań, jeśli chodzi o zawodowe MMA, także w tej płaszczyźnie jest facetem i z gabarytami, i z piekielnym doświadczeniem, i umiejętnościami. Jeśli chodzi o rozpiskę XTB KSW Epic, mamy mnóstwo formuł, no bo mamy formułę i właśnie troszeczkę nawiązujące do Pride'u i zezwalające na stąpy soccer kiki i pojedynki w gi, także w kimonach tradycyjnych. Na który pojedynek albo na którą formułę najbardziej czekacie, jeśli chodzi o tę rozpiskę XTB KSW Epic, poza tymi pojedynkami, a więc kategorią półciężką, poza pojedynkiem w kategorii ciężkiej submission i poza pojedynkiem wieczoru pomiędzy Mamedem a Tomkiem Adamkiem? Ja może trochę zaskoczę, no z racji tego, że zaczynałem od judo, a znowu z drugiej strony chłopak z Radomia, Piotrek Kacprzak, czekam na pojedynek Tornado Brysza z Piotrkiem Kacprzakiem. Też jestem ciekaw, jak będzie to wyglądało ze strony zapaśniczej i czy panowie będą po prostu używać kimona, żeby na przykład próbować technik kończących. Ciekaw znowu też z drugiej strony jestem, jak Brysz poradzi sobie właśnie, jeśli chodzi o te techniki rzucane, a znowu jak Kacprzak będzie się tam kręcił w parterze. A jeśli chodzi o drugi pojedynek, to zawsze lubię oglądać walki Matrixa, tutaj pojedynek z Sivakiem. Naprawdę uważam, że ten pojedynek będzie bardzo emocjonujące, toczone na wysokim tempie i mimo, że to jest pojedynek w formule Muay Thai, to tutaj raczej niezbyt dużo zobaczymy klinczu. No na pewno walka, na którą czekam, no to muszę tutaj spapugować też. Oczywiście Adam Brysz kontra Piotr Kasprzak. Bardzo mnie to ciekawi. Też szacunek dla Piotra Kasprzaka, bo jednak no, Adam Brysz bije się w kategorii wyżej i też jest gościem, który jest judoką, więc te chwyty ma bardzo mocne, a wiadomo, że jak ktoś ma trochę więcej tych kilogramów, to od razu jest trudniejsza walka z kimś, kto szarpie za te kimona. Tylko oni mają troszeczkę inny styl, bo Adam bardziej był przyzwyczajony, ty jako judoka dobrze wiesz, chwyt i szarpanie, a znowu Piotr Kasprzak bardziej chwyty i z tego jakieś kręcenie. No właśnie, to jest ciekawe, czy będzie wkręcał. Wirtuozeria, czy... właśnie wykorzystanie nie wiem, swojego ciała, ekwilibrystyki ruchów, kontra gość, który jest bardziej fizolem, mam wrażenie, okay. Bo Adam Brysz jest takim o dobrym kardio zawodnikiem, spamującym... Kardio. No właśnie, i uważam, że tutaj ten atut siły tego kardio może być po stronie Adama Brysza, ta presja, z kolei z drugiej strony gdzieś ta niespodziewana możliwość wykończenia tego pojedynku po stronie Piotrka Kasprzaka. Ja zresztą doszukuję się drugiego dna w tym pojedynku, bo uważam, że i dla Adama Brysza, i Piotrka Kasprzaka to jest też ewentualnie szansa przy dobrym występie na pozostanie w organizacji KSW, bo pamiętamy przygodę Piotrka Kasprzaka, że był jeden pojedynek w Radomiu w organizacji KSW. Adam Brysz powracał niedawno po długiej przerwie w organizacji FN. Nie wiem, jak oczywiście wygląda sytuacja kontraktowana, natomiast na pewno byłby ciekawym też kąskiem, gdyby tutaj zaprezentował się z dobrej strony. Moim zdaniem, nieważne kto wygra, moim zdaniem jeden i drugi powinni być w KSW. Z tego względu Piotr Kasprzak, że miał jedną walkę właśnie w KSW, wygrał z Brazylijczykiem i jest bardzo dobrym zawodnikiem. Okej, ostatnio przegrał walkę mistrzowską z Szymonem Rakowiczem, ale to jest gość, który powinien być w KSW. Naprawdę, on ma umiejętności na tę organizację. A znowu Adam Brysz też jest bardzo mocnym zawodnikiem. Ostatnio jego wygrana to z Saszą Moisą, bardzo mocnym zawodnikiem. Akurat twój bliski kumpel. Mistrz świata w boksie. Wasz zresztą na sali treningowej. W NFC też
mocne walki dawał, jest też świetnym zawodnikiem i jednak Adam Brysz tam po kontrowersyjnej decyzji, ale jednak wygrał. Więc to dla, moim zdaniem to ci goście powinni dalej bić się w KSW. I też jestem ciekawy, czy jak Piotr Kasprzak będzie wykorzystywał te kimono w tym parterze. Czy będzie na przykład lapele łapał, ale znowu pewnych rzeczy i tak nie będzie można robić, bo są ciosy. Więc ciekawy jestem, co dokładnie będzie starał się, jak, w jaki sposób będzie starał się wykorzystać kimono. Jeszcze dwie waleczki, o których możemy szybko powiedzieć, no to Gnitko Ersan. To jest walka, która mnie ciekawi, bo... Myślę, że się szybko się zacznie. Dokładnie. Szybko się zacznie, szybko się skończy. Coś tak mi się zdaje. Jest to walka rezerwowa w ogóle dla tego turnieju. O, no właśnie. A no to widzisz, to wszystko ma sens. Więc tam bym węszył fajny knockout. I gdzieś tam mnie ciekawi, można powiedzieć, może taka niespodzianka, walka Konrada Rusińskiego z Musliwem Turszajewem. Bo przed studiem gadaliśmy o Turszajewie. Bo znam dobrze tego gościa. Nie no, na Pelema ja pokazywałem wywiad z 2012 roku, przecież, jak po walce z Piotrem Niedzielko chyba na gali właśnie PEL MMA tak, wygrywał 7. I wywiad z nim przeprowadzał jeszcze na kanale nieistniejącym MMA TV robił wywiad Michał Rogoziński. To było 12 lat temu. Ja właśnie Turszajewa skądś kojarzyłem. I to był on. I to no to było... słuchaj, bo było dwóch braci. Mohamed Turszajew i Musi Turszajew. I z tym Mahometem miałem w ogóle walczyć na PEL MMA. I przychodzę na ważenie. Po prostu nie ma go. I pytam się trenera. Gdzie on jest? Nie biłeś się z nim, tylko Ireneusz Mila. Zmiana rywala. Tak, tak. A dzień później spotykam tego Mohameda przed halą. Pali se fajka. Ja mówię, stary, mieliśmy walkę. Nie chciałem się. Okay. Ale Muslim Turszajew, bardzo duży talent, naprawdę. Wysoka aktywność w ostatnim czasie spadała. Aktywność spadła, nie było go chyba z 6 czy 7 lat, ale... 19 i potem 22 rok. No, tak. Powrócił ostatnio przegrany pojedynek na Eresie, natomiast no, ja właśnie go kojarzyłem z tych lat jeszcze za czasów PLMA i chłopak w ogóle, który po polsku mówi, bo on się Tak. Normalnie mówi. Sparowałem z nim normalnie u trenera Oknińskiego i to był taki chłopak, który mogę nawet powiedzieć, może jakąś herezję tu puszcza, ale on miał talent taki, przypomina mi młodego Czarka Oleksiejczuka. Chudy, wysoki, tak. Fajnie boksował, odwaga w boksowaniu i bardzo dobra kondycja, nie męczył się. Więc troszeczkę szkoda, że jego kariera nie potoczyła się sprawniej, ale jest dobrym nabytkiem i to będzie ciekawa walka z Fajny knockout na Aresie zrobił lewym sierpowym, a ostatnio... Panowie, bo tutaj ja dlatego chciałem, żebyście tu zasiedli w studio, bo to jest cała historia polskiego MMA i pewnie tych opowieści było zdecydowanie więcej, natomiast przenosimy się do Gliwic i czekamy na pierwszych zawodników. Oczywiście będziemy z wami tutaj z komentarzem podczas tej ceremonii ważenia, także nie uciekamy i się nie żegnamy. Let us welcome Adam Brysz. Adam Brysz 70-200. 70.2 Brysz. Reprezentant judo w tym pojedynku. And now ladies and gentlemen, his opponent Piotr Kacprzak. Pojedynek kategoria lekka, Piotr Kasprzak 70-700, Adam Brysz 70-200, a więc obaj w limicie, no i widzimy w jakiej formule będą walczyć. To już zapowiada ciekawe emocje i powrót do korzeni. Wspomniałeś lapel choke, tylko dwa razy w historii organizacji UFC takimi technikami kończyli zawodnicy, no bo trzeba mieć do tego... No właśnie, o to chodziło, także o lapela tutaj wspomniał Marian Żółkowski. Kto faworyt? No i tutaj naprawdę ciężko, no też nowa kategoria dla Piotrka Kacprzaka, ale on też mówił wiele o zmianie kategorii. No wiadomo, jestem zakochany z jednej strony w judo, no bo od tego zaczynałem, z drugiej strony radomianin, niech wygra lepszym, ale mimo wszystko może tutaj zaskoczę. Myślę, że właśnie dzięki takiej nieustępliwości, presji, delikatnym faworytom może być nawet Adam Brysz. Mimo, że ma zaledwie dwie walki na swoim koncie, on naprawdę dobrze boksuje, ma świetne cardio, bardzo dobrze przede wszystkim walczy na chwytach w stójce. Marian, słówko dla ciebie. Ciężko powiedzieć, minimalnie Adam Brysz. Przede wszystkim wszystko się okaże, jak to będzie wyglądało na ziemi. Czy kimono pozwoli Piotrkowi pokręcić Adama, czy wręcz przeciwnie, Adam go zajedzie tymi mocnymi chwytami pracą z góry. Czas panowie na drugi pojedynek gali XTB KSW Epic. Jest na stronie ebilet.pl, ale w ostatnich dniach ta sprzedaż znacząco przyspieszyła, więc musicie być naprawdę szybcy, jeśli jeszcze chcecie się pojawić w sobotę na tym pięknym wydarzeniu. A my przechodzimy do kolejnej walki. And now ladies and gentlemen, let us welcome Muslim Tool
Shaye. Tulszajew. 81.7 Tulszajew. And from Poland, Konrad Rusiński. Drugi pojedynek, no to już mamy zasady, które pozwalają na zdecydowanie więcej, bo tutaj można korzystać i ze stąpów, i z soccer kicków. Także tu może wydarzyć się naprawdę sporo. Kategoria 82 kg, także już widać gabaryty. Konrad Rusiński kontra Muslim Tulszajew. Widać gabaryty, ale rzeczywiście widać, bo to co przed chwilą powiedziałeś, Albert, że warunki fizyczne po stronie Konrada. Jest zapaśnikiem, a Muslim zawsze to był raczej zawodnik, który wolał rozwiązywać swoją walkę w stójce, raczej boksował. I ciekawy jestem, czy będzie w stanie powstrzymywać obalenia Konrada Rusińskiego, który fenomenalnie ostatnio się pokazał w walce z Krysanem Bielskim. Jest naprawdę Rusiński bardzo szybki, przede wszystkim w parterze. Dynamiczny, eksplozywny, na co dzień trenuje z braćmi Oleksiejczuk i też również widzę jego jako faworyta w tym starciu. Czas na trzecią walkę gali XTB KSW Epic. Z Państwa, którzy zostaną w domu podczas sobotniego wieczoru, informacja. Zaczynamy o godzinie 19:00. Krótkim studiem oraz dwoma darmowymi walkami na YouTubie KSW oraz w kilku innych miejscach. Sprawdzajcie nasze grafiki. Potem będzie słynne na całym świecie otwarcie gali XTB KSW Epic i przechodzimy już do karty głównej, którą będzie można oglądać wyłącznie na ksw.epic.tv albo na Kanal Plus online. Ladies and gentlemen, let us welcome from Ukraine Bohdan Khnitko. Khnitko. And now, ladies and gentlemen, his opponent from Croatia, Ivan Erslan. Bohdan Khnitko 93-200, Ivan Erslan za momencik na wadze 93-300, to już wiemy. Pojedynek, który być może wyłoni jednego z rezerwowych w turnieju kategorii płciężkie. Obaj wracają po porażkach, natomiast po porażkach na najwyższym szczeblu, jeśli chodzi o tę dywizję wagową. Ivan Erslan czy Bohdan Khnitko? Nie wydaje mi się, żeby to zakończyło się przez decyzję. Z jednej strony sambista, który jednak lubi kończyć rywali również w stójce, mocno zaczynać. Z drugiej strony świetny bokser, jeśli chodzi o formułę MMA i to właśnie Erslana będę widział jako faworyta w tym starciu. Też myślę, że Erslan jako bardzo doświadczony gość, który świetnie boksuje, ale znowu Khnitko jest, okej, nie jest doświadczony, ale ma tą eksplozywność i takie szaleństwo w sobie, więc może gdzieś trafić Erslana, jeśli prześpi pierwsze minuty walki. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży, natomiast czas na przedstawienie zawodników turniejowych, bo teraz te pojedynki półfinałowe najprawdopodobniej pojawią się na scenie, jeśli nie doszło do załamania jakiejś chronologii, także sami jesteśmy ciekawi. Widać, że Marcin Lewandowski oczywiście też jest tego. Świetnie się bawi. Czuwa. Drugi odcinek czeka na was również w tej platformie. And now, ladies and gentlemen, let us welcome from Poland Damian Piwowarczyk. Ninety-three, Thompson. And now, ladies and gentlemen, let us welcome from Brazil, Kleber Silva. Pierwszy pojedynek półfinałowy, jeśli chodzi o turniej na gali XTB KSW Epic. Kleber Silva kontra Damian Piwowarczyk. Ostatnie pojedynki wygrywali. Po dwa zwycięstwa z rzędu w ich rekordach. Wszystkie pojedynki kończone przed czasem i tylko z tych czterech walk jedna walka doszła do drugiej rundy. Także tutaj, jeśli typować, to być może właśnie finish, bo tak to może wyglądać. No, pierwsza myśl, która mi przyszła do głowy, to ta myśl, która tobie też przyszła do głowy, czyli Damian Piwowarczyk. To nie jest jedno piwko, tylko dwa piwka. Dokładnie. Dobrze wygląda, bo wcześniej był raczej zawodnikiem wysokim,
ale troszeczkę takim, no, no nie powiem chuderlak, ale no jednak był smukły, a tutaj tak przymasował i to myślę, że w takim turnieju też liczy ta siła fizyczna. No myślę, że szalenie wyrównany pojedynek, no Piłowarczyk powinien korzystać ze swoich warunków fizycznych, ale Silva naprawdę świetnie prowadzi swoje płynki, jest bardzo inteligentny i dużo, dużo widzi w swoich starciach. Wygrane Damiana Piwowarczyka z Łukaszem Sudolskim i Bartłomiejem Gładkowiczem to jego ostatnie starcia, z kolei w rekordzie Klebera Silwy wygrana z Rafałem Kijańczukiem i Łukaszem Sudolskim na początku rundy drugiej. Tak prezentuje się pierwsza para, jeśli chodzi o tę drabinkę turniejową kategorii półciężkiej. Czas na bohaterów drugiej walki. Skoro był pierwszy półfinał, to czas na drugi półfinał, a w tym starciu zmierzą się. Ladies and gentlemen, let us welcome Marcin Wójcik. Numer 3 rankingu kategorii półciężkiej, 93 kg. 93 kilograms for the giant. And now, ladies and gentlemen, let's hear it for his opponent, Rafał Haraty. Czas na pojedynek, na który wszyscy czekają. Kategoria półciężka, Rafał Haratyk kontra Marcin Wójcik. Obaj w ostatnich pojedynkach powracali do organizacji KSW. Oczywiście to był debiut dla Rafała Haratyka, z kolei dla Marcina Wójcika rozpoczęcie trzeciej przygody z organizacją KSW. Wygrywali zwycięstwami, wygrywali przekonująco, no i zmierzą się w półfinale turnieju kategorii półciężkiej. I znowu bardzo wyrównane starcie. Właśnie wielu widziało właśnie to jako finał tego turnieju. Z jednej strony świetny bokser, z drugiej strony również świetny bokser, bo naprawdę pokazał nam Wójcik, że bardzo otworzył się boksersko. Nie bazuje teraz głównie na zapasach, tylko potrafi szukać tego nokautu. Ostatnie świetne skończenie na gali w Redonie. Świetna walka. No to mógłby być pojedynek, który ogólnie mógł na karcie KSW dostać walkę mistrzowską. Ciekawe jest sobie, jak rozwiążą to, bo jeśli będą chcieli się bić w stójce, no to od razu jest gdzieś myśl w głowie, że będą porozbijani. Jeśli zapasy, no to wtedy Marcin jest faworytem i też łatwiej zrobić zapasy i potem zachować więcej sił w następnej walce. Kolizja być może nastąpi i naprawdę, jeśli nastąpi kolizja, to może być piekielnie ciekawe. Czas na kolejny pojedynek gali XTB KSW Epic. To będzie absolutnie wyjątkowa gala XTB KSW Epic. Można oglądać tylko na kswepic.tv oraz Kanal Plus Online. Zachęcamy, żeby nie czekać do ostatniej chwili z zakupem dostępu, bo może być gorąco tuż przed samą galą. Skoro jesteśmy już za tymi starciami turniejowymi, to możemy przejść dalej i do kolejnych ciekawych zasad. A w pojedynku numer 6 wystąpią. Ladies and gentlemen, let us welcome from Brazil, Mateus Scheffel. To 18800 Buffa. 118.8 for Buffa. And now, ladies and gentlemen, from Serbia, Darko Stosic. Czas na pojedynek kategorii ciężkie, zasady Pride'u, chociaż nie do końca, bo te rundy są inaczej wyglądają niż w przypadku, nie ma tej 10-minutowej rundy, natomiast tu Darko Stosic będzie zawodnikiem zdecydowanie lżejszym, 109,5 kg przy 118 debiutującego w organizacji KSW Mateusa Scheffela. Brazylijczyk pierwszy raz w organizacji KSW, natomiast też lubi wymieniać ciosy i nie wiem, czy to będzie najlepsze rozwiązanie w przypadku kolizji z Darko Stosiciem. Walka, o której trochę mniej mówimy, ale równie ciekawa, ciekawy przeciwnik dla Darko Stosicia, jeśli dobrze się pokaże, to myślę, że od razu waleczka z Defrisem i rewanż. Fajnie, że to są te reguły Pride. Zobaczymy tutaj jakieś kopnięcia na głowę. Fajnie, żeby z tego korzystali. Darko lubi wywierać presję, ale Scheffel naprawdę jest bardzo szybki na tą kategorię wagową. Bije z luzu, potrafi odbić trójkami, czwórkami i składać to z samych ciosów prostych. I tutaj będzie knockout wisiał cały czas w powietrzu. Nie można skreślać Scheffela. Starcie kategorii ciężkiej, ciekawy nabytek organizacji KSW, także liczymy, że to będzie dobry debiut, przynajmniej widowiskowy debiut, dużo emocji, no i ciekawy knockout, ale w którą stronę dowiemy się już jutro na gali XTB KSW Epic, a teraz idziemy kilkadziesiąt kilogramów w dół. Absolutnie kosmicznym wydarzeniem. Let us welcome from Czech Republic, Václav Sivák.
66.300 Sivak. 66.3 Sivak. And now, ladies and gentlemen, his opponent representing Poland, Michał Królik. To jest pojedynek, na który ja szczerze powiedziawszy czekam z niecierpliwością, bo formuła, którą uwielbiam, którą pokochałem w organizacji One Championship, a więc Muay Thai na małe rękawice. No tu musi być eksplozywność, tu musi być dynamika i obaj zawodnicy, którzy lubią wymieniać ciosy i kopnięcia. Wacław Sivak, który wczoraj w mediach społecznościowych KSW imponował szybkością, ale czy tak będzie w konfrontacji z Królikiem i czy to wystarczy, aby zatrzymać człowieka, który lubi kolizję? No jak Madryt schodzi do klatki, bo nowo dzisiaj działa, ale Sivak to przede wszystkim bardzo kreatywny gość, który lubi wywierać presję, walczy z dwóch pozycji i on fajnie bardzo implementuje te techniki Muay Thai i przede wszystkim nie zamula klinczem, dobrze bije się w dystansie. Fajny pojedynek na przemieszanie. No widziałem też to co powiedziałeś, widziałem jego szybkość tam na tym backstage'u. No ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało finalnie w klatce. No a Madrix, cieszę się, że możemy go obejrzeć. Od razu się przypomina jego walka na Genesis, więc KSW nie na darmo korzysta z jego umiejętności. No i naprawdę trzeba zwrócić uwagę na ten pojedynek, bo formuła Muay Thai, małe rękawice, to jest najlepszy moment, aby szersze grono publiczności pokochało te odmianę, ten sposób walki. Także naprawdę ostrzcie sobie apetyty na ten pojedynek, a my wracamy do Gliwic. From United States of America, Josh Barnett. Absolutna legenda świata MMA, Josh Barnett, 125.900. 125.9. Barnett. And now, ladies and gentlemen, his opponent from England, Phil De Vries. Tego pana znamy doskonale. Wszyscy czekają na obronę jego pasa mistrzowskiego w kategorii ciężkiej na zasadach MMA, ale zanim MMA, to jeszcze konfrontacja z legendą światowego MMA w formule grapplerskiej. No tutaj, jeśli chodzi o doświadczenie, wszystko po stronie Josha Barnetta, ale Phil De Vries to jest człowiek rozpędzony, nie do zatrzymania. No, słuszne warunki fizyczne u panów. Doświadczenie po stronie Josha Barnetta, ale tak jak powiedziałem wcześniej, De Vries jest rozpędzony, ciężkie walki toczy, jest też ciężkie przygotowania cały czas ma za sobą, więc wydaje mi się, że jednak jako zdrowszy gość, myślę, że tutaj wygra ten pojedynek. Ba, na sali treningowej przecież cały czas obcuje z mistrzem kategorii ciężkiej organizacji UFC, z tym ma z finalem, także już nie ma cięższych gości niż tych, których on może mieć na sali. Posłuchajmy, co mają zawodnicy do powiedzenia. Stoczysz jutro pojedynek w parterze z człowiekiem, który przez ostatnie 5 lat dominował wszystkich w Polsce w kategorii ciężkiej i właśnie najczęściej wygrywał swoje walki na ziemi przez poddanie albo po prostu przez umęczenie rywala niemal do nieprzytomności. Co chcesz w takim razie przygotować na człowieka, który wydaje się, że o parterze wie wszystko? You'll be fighting tomorrow in grappling. You'll set against the champion, such dominating, especially on the ground, that for the last 5 years he's been like untouchable by any of KSW in MMA opponents. So what have you prepared for him to be dominant this time? That's simple. I'll be on top. His style is to take these guys down, grind them, maul them, and eat them up like a bear. But you know, I'm a much better grappler than all these guys he's been going up against here, and it is only grappling, so we'll see what kind of submission game he's got, and see how he does off bottom. Recepta na zwycięstwo jest bardzo prosta, po prostu zostanę z góry. Bardzo łatwy jest film do przeczytania. On zazwyczaj obala, umęcza z góry, robi mocną presję, mauluje swoich przeciwników, więc tym razem ja ominę tę jego strategię i zostanę z góry, będę skuteczniejszy w tym, co robię. To jest właśnie grappling, na tym polega wykorzystanie szachów i zobaczycie, że będę lepszy. Szanowni Państwo, absolutna legenda świata MMA, były mistrz UFC, Josh Barnett! I jesteśmy też z panującym mistrzem KSW w kategorii ciężkiej. Jutro nie MMA. No i co powiesz na te słowa Josha? Powiedział, że recepta na ciebie jest prosta. Po prostu być z góry. W takim razie jak odpowiesz na jego taktykę? Tomorrow not MMA, it's grappling though. And the Josh said that it's easy to fight you because he just needs to stay on the top. Staying on top is the recipe to win.
Do you agree? And if not, what's your response? This is entirely a fight about who ends up on top. Heavyweight grappling is the top guys, but I'm going to come out fast, I'm going to come out hard, and I'm going to get this done early, I promise you. Zgadzam się z tym, Josh powiedział prawdę, to jest grappling w wadze ciężkiej. Kto jest z góry, tak naprawdę wygrywa. Ale ja będę szybszy, będę mądrzejszy i udowodnię wam to już jutro. Szanowni Państwo, feel the freeze! To są zapowiedzi Josha Barnetta i szczerze powiedziawszy, poza tym, że ma gigantyczne doświadczenie, to mam wrażenie, że wnosi taką przekonującą pewność siebie, że wyprzedzi, że pomimo tego uchwytu niedźwiedziego, to on wyprzedzi Phila Davisa i będzie na topie. Będzie ten pojedynek toczył z góry, także to są mega zapowiedzi Josha Barnetta i pomimo, że to jest pojedynek grapplingowy, jaram się, bo chcę zobaczyć, czy faktycznie spełni tę obietnicę, a jak nie, to co powie jutro Josh Barnett. No i też patrząc teraz na Phila i jego warunki, widzimy, ile on jednak kilogramów jeszcze musi ścinać, żeby wypełnić limit kategorii ciężkiej w KSW, który wynosi 120 kg. Panowie, czas na najważniejszy pojedynek gali XTB KSW Epic w rozpisce. Clash of the Legends. Ladies and gentlemen, let us welcome from Poland Tomasz Adamek. Były pięściarski mistrz świata w dwóch kategoriach wagowych, Tomasz Adamek, 98-200. 98.2, Adamek. And now, ladies and gentlemen, his opponent, representing Poland, Mamet Halidow. To się dzieje, są już na scenie, to ostatnia prosta. Mamet Halidow, legenda organizacji KSW europejskiego, polskiego MMA niewątpliwie, kontra były mistrz świata dwóch kategorii wagowych, jeśli chodzi o boks, i pretendent do tytułu mistrza świata, jeśli chodzi o królewską dywizję. Za moment po raz ostatni staną twarzą w twarz przed jutrzejszym pojedynkiem. Emocje chyba idą w górę. Tak, no i w ogóle patrząc na sylwetki obu panów, widać, że tutaj Mamet na pewno będzie stawiał na szybkość, no nie oszukujmy się. MMA jest troszeczkę toczone, jeśli chodzi o pojedynki w dłuższym dystansie, właśnie w większym, takim dłuższym dystansie powinien być Mamet. Hasać na lewo, prawo i szukać tej mocnej prawej ręki, naprawdę znakomity ma ten cross i on może trafić Tomka Adamka. No Tomek Adamek na pewno będzie wywierał presję, szukał ciosów na dół i im ten pojedynek będzie trwał dłużej, wtedy przewagę powinien zyskiwać Tomek. No, warunki fizyczne niewątpliwie po stronie Tomka Adamka, to już dłuższe ręce, ale cały czas mam gdzieś w głowie, że ten Mamet Halidow zawsze był taki nieuchwytny w tych walkach MMA i tutaj też będzie nieuchwytny. Posłuchajmy, co mają do powiedzenia na ostatniej prostej Mamet Halidow i Tomasz Adamek. Do walki, ale przede wszystkim po 6 latach wracasz, żeby walczyć tutaj w Polsce, w dodatku tak blisko swoich rodzinnych stron. Powiedz, jakie to jest dla ciebie uczucie, jak to jest ważne dla ciebie, no i czy czujesz już tę adrenalinę przed sobotnim starciem? Szczerze? Fajnie, fajnie jest. Kibice przychodzą, biją brawo, fajnie jest. Cały czas mówisz o tej szybkości, o tym, że jak Adamek jest szybki, to zwycięży z każdym. Czy rzeczywiście jutro z Mamedem tylko będzie potrzebna szybkość? Czy tylko to będzie ważyło w tym starciu? To są moje największe atuty, nim zdobywałem mistrzostwo świata dwukrotnie. Jeżeli tak jest, wygram z każdym. Szanowni Państwo, Tomasz Adamek! Jestem też już z Mamedem. Mamet, 8 kg mniej niż Tomek Adamek. Czy to jest recepta na to starcie, żeby być szybszym od tego, który jest przecież tak szybki, żeby być lotnym, żeby wygrać tutaj tym elementem? Witam serdecznie wszystkich. Słuchaj, no z Pudzianowskim też ważyłem mniej, o jakieś 25 kg. Słuchaj, wiesz, no zawsze staram się ważyć, czy jest walka MMA, czy to jest teraz walka bokserska. Ważyć 89-90 na walkę. Wtedy się najlepiej czuję. A kto okaże się szybszy, to okaże się jutro. Zobaczymy. Skoro wspomniałeś Mariusza, to przypomnę, rok temu tutaj właśnie, kiedy się z nim mierzyłeś, podczas prezentacji, kiedy stałeś z Mariuszem, to naprawdę mocne wzruszenie cię dopadło, jak zobaczyłeś tych wszystkich kibiców, jak widzisz tutaj te setki osób, tam masz po horyzont, które są, jak zobaczysz jutro te kilkanaście tysięcy w Gliwicach, w Pre-Zero Arenie, czy spodziewasz się podobnych emocji?
No, emocje są cały czas związane z kibicami. Dziękuję wam za to, że jesteście, przychodzicie i tutaj, i na walki. Tak naprawdę sobie nie zdajecie sprawy, jak dużo znaczycie dla zawodników i jak nas niesiecie do walk i wspieracie nas podczas walk, jak to nam pomaga. Dziękuję wam bardzo. Szanowni Państwo, Mamet Khalidov! Są emocje, dzieje się i zadziało się na scenie, obaj zapewniają, że no są dobrze przygotowani i szczerze powiedziawszy, tak zerkając na formę fizyczną, nawet Tomka Adamka po tak długiej przerwie, to nie powiedziałbym, że to jest prawie 2000 dni od ostatniego pojedynku. Mamet jest szarp, ale u Mameda forma fizyczna była zawsze, czasami ta głowa przeszkadzała, ale w tym momencie chyba wszystko jest na miejscu i tak też to wygląda. Jestem ciekawy, jak to wszystko się jutro naprawdę potoczy, bo widać, że emocje idą w górę. Duży szacunek, ale widać, że już zerkają na siebie jak na rywali, a nie tylko kolegów po fachu. No wszystkim widać też po Mamedzie od już drugiego starcia ze Scottem Ashcombem, że on, ten mental jest zupełnie na innym poziomie. On chce być w klatce, chce toczyć boje, szuka wyzwań, szuka naprawdę ciężkich pojedynków i to jest zawodnik, którego to dodatkowo nakręca i on nie należy go skreślać. On naprawdę jest w stanie wygrać ten pojedynek. Po prostu to jest Mamet Khalidov. Niesamowity talent, jeśli chodzi o sporty walki. I teraz jeszcze wracając, patrząc w jaki sposób zawodnicy MMA ostatnimi chociażby czasy radzili sobie w formule bokserskiej, patrząc na Ngannou. No tutaj może wydarzyć się wszystko. No i ta przerwa. Nie wiemy tak naprawdę, bo Tomek może, tak jak powiedziałeś, Maciek, wyglądać dobrze, ale w jakiej jest formie, ten jednak cuk startowy, brak, rozbrat pięcioletni z walkami. Jestem ciekaw, jak to będzie wszystko wyglądać. Tylko pamiętamy też, że walka Ngannou z Furym, no to jednak ci goście byli mniej więcej podobnych gabarytów, podobna waga, a tu widać, że Tomek Adamek jest większym gościem, silniejszym i jego cios będzie dużo więcej ważył. Ale też się mówi, że ciosy nakautujące, no to nie tylko siła, ale ta szybkość i dynamika. I cały czas stawiam na to, że Mamet będzie szybszy w tej walce, ale też na pewno nie widzę tego w ten sposób, żeby składał kombinację zbyt dużej ilości ciosów. Mówisz o Mamedzie. O Mamedzie, bo Tomek może przespać pierwszy, drugi cios, ale już będzie wiedział, jak wyłapywać kolejne ciosy, a znowu Mamed, jak będzie robił, wiesz, ciosy złożone z 5-6 uderzeń, to się zmęczy. Raczej powinien się ograniczyć do eksplozji, 1-2 ciosy i znowu bieganie na nogach. Wiecie, najważniejszym zawsze elementem zaskoczenia u Mameda było to, że on mógł zrobić wszystko. Tutaj ma tylko te ręce. To też jest troszeczkę ograniczenie dla niego. Z drugiej strony ma klatkę. Wiadomo, że Tomek pracował w trochę mniejszej klatce w Świeradowie Zdroju, bo ta duża klatka to jednak zawierałaby zdecydowanie więcej miejsca i tak po prostu nie udało się zamontować tej dużej klatki. Natomiast on się nie przejmuje kompletnie tym, że to jest większa arena, bo twierdzi, że te kąty da się złamać nawet w większej arenie. Zobaczymy, czy tak faktycznie będzie. Natomiast jeśli chodzi o ten kunszt Tomka Adamka, to jak z Tomkiem się trochę poprzebywa, to naprawdę to jest mega doświadczenie. Nawet na ceremonii ważenia była taka sytuacja, kiedy Artur Szpilka powiedział, że to jest klatka, nie można się odchylać. A Tomek zwrócił uwagę na jedną istotną rzecz. Pięściarze się nie odchylają, bo pięściarze wchodzą pod ciosy do przodu i zabierają te przestrzeń. Także to też pokazuje zupełnie inne myślenie niż w przypadku na przykład zawodników MMA, którzy gdzieś na odchyleniu potrafią pracować. Tomek jest zawodnikiem, który jest schowany, chowający te swoje kolejne ciosy, wprowadzający się tylko na linię praktycznie barku rywala, żeby ukrywać te swoje kolejne uderzenia. To jest zupełnie inny sport, jak się tak z Tomkiem porozmawia. To jest coś niesamowitego. Tak, ale też jeśli chodzi o samą walkę w stójce, dwa zupełnie inne style. No, Mamet jest raczej zawodnikiem kontrującym, który bazuje na ponowieniach. On porusza się, stara się uśpić swojego rywala, bazuje na poruszaniu się poza dystansem po to, żeby nagle zerwać z jedną akcją. Czasami widzimy kopnięcie, ale widzieliśmy na przykład świetny prawy cross w starciu z Michałem Materą. Natomiast Tomek Adamek to jest zawodnik, który lubi wywierać presję. Tak jak powiedziałeś, on się nie odchyla z racji tego, że ja też nie przypominam sobie, żeby Tomek Adamek był na linach, żeby się cofał i żeby kontrolował. On wywiera presję, cały czas podbiera ten dystans, zawsze stara się pracować od środku ringu. No i ta klatka. No przede wszystkim też musimy pamiętać, że jak pracujemy w ringu, no jednak możemy zawodnika zamknąć w narożniku. Ta możliwość ucieczki jest znacznie ograniczona i
te pierwsze dwie rundy, wydaje mi się, że przede wszystkim Tomek będzie na pewno się uczył stylu Mameda, poruszania jego, będzie na pewno badał te przyruchy i też sam przygotował, jakby przystosował się do tej areny walki. No wiadomo, można trenować, można sparować, ale to jednak plus ten rozbrat będzie potrzebował, mi się wydaje się, Tomek Adamek jedną, dwie rundy, żeby ten tom rdze zrzucić, a to na pewno będzie szansa dla Mameda Khalidova. Panowie, przeniesiemy się na parę dobrych minut jeszcze do Mateusza Borka na scenę, bo jest już z Mamedem Khalidovem, będzie też z Tomaszem Adamkiem, jeszcze do nas tutaj do studia wrócimy, także Mateusz, no jeszcze tutaj widać Tomek Adamek, cały czas rozdający autografy, robiący zdjęcia, także widzimy, że jeszcze chwileczkę to potrwa, to jeszcze ja mam, tobie Marian, tak jest. To ja mam pytanie, a może na przykład Mamed zrobić taką akcję, że z nogą odbije się od klatki i zrobi tego Superman Puncha? No w klasycznym boksie nie, natomiast wiemy, że też tutaj są jakieś kontrowersje dotyczące tego sędziowania, że podobno nie będą sankcjonowana jest walka w ogóle. Tak, że nie będą sędziować tego sankcjonowani sędziowie gdzieś boksu, tylko w klatce będzie sędzia od kickboxingu chyba, a na punktach będą mieszani sędziowie. Także jest bardzo ciekawe, jak to będzie. Nie wiem, czy można. Na przykład backfista. Właśnie chciałem zapytać. Nie można, bo to jest klasyczny okej. No dobra, z tą klatką. Nie można. Są we dwóch. Także bohaterowie walki wieczoru i człowiek, który fajne też jest pytanie. Chyba w kategorii, no, nie wiem, tak, no? 99 kg. Czy mieści się w limicie Mateusz Borek? Tego nie wiemy. Natomiast w limicie jest Tomasz Adamek i Mamed Khalidov. Oddajemy głos. Słuchajcie, tutaj cały czas świetna atmosfera. Czekaliśmy na to wejście z Gliwic, żeby się z wami spotkać. Natomiast Mamed, Tomek w wspaniałym kontakcie z publicznością. Dobry wieczór, witam was raz jeszcze. Słuchajcie, wiecie co? Chciałem zacząć od poważnego jednego tematu, bo dzisiaj mamy ważny dzień. Mamy Międzynarodowy Dzień Walki z Depresją. Ja myślę, że my wszyscy jako ludzie odpowiedzialni powinniśmy o tym otwarcie mówić, powinniśmy mówić o tym głośno, żeby się nie wstydzić. Jeśli macie jakiekolwiek problemy, nie bójcie się z tym dzielić. Nie bójcie się o tym rozmawiać. Nie bójcie się pójść do właściwych specjalistów, bo mamy jedno życie i nie chodzi o to, żeby gdzieś się zamknąć z demonami, żeby mieć swoje słabości, żeby mieć swój strach. Niektórzy z nas coś o tym wiedzą i trzeba, Mamed, o tym bardzo głośno mówić. No zgadzam się z tobą. No, nic ująć, nic dodać. Tomeczku, apel. No oczywiście, no szukać pomocy. No ja zawsze szukałem pomocy w kościele i tam jest moja siła, tam zawsze dostaję tą siłę. Także pamiętajcie, walczymy z depresją. Dzisiaj taki międzynarodowy dzień, natomiast my już w tej chwili przechodzimy do tego, co wydarzy się jutro. Cieszę się, że widzę was w dobrym zdrowiu. Cieszę się, że widzę was w dobrej formie. W ogóle nas widzisz, nie? Tak, że w ogóle was widzę w moim wieku, to już się cieszę. Natomiast muszę wam powiedzieć, fajnie, że jest ten ogień, że jest cały czas ten tygrysi pazur, że chcecie się, mimo tego, że wygraliście w swoich sportach wszystko, że chcecie się w tę sobotnią noc sprawdzić. Oczywiście, kibice pamiętają, a widzimy to właśnie po frekwencji hala i przed telewizorem i będzie wielu. Bardzo się cieszę i dziękuję już, że będziecie oglądać. Mam nadzieję, że damy dobre widowisko z Mamedem i pokażemy, że starsi panowie potrafią się jeszcze pobić. Mamed powiedział takie kapitalne zdanie, że tak naprawdę tutaj, niezależnie od formuły, nikt nie ma niczego do stracenia. Że po prostu chcecie dać ludziom kawałek dobrej walki, walki na poważnie, walki dwóch gladiatorów, a przy okazji świetnej rozrywki. No, przed walką jest śmiesznie, kulturalnie jest, ale jak wejdziemy do klatki, będziemy się bić tak naprawdę. I po to tam jutro idziemy. Więc po to, żeby dać dobre widowisko i zadowolić swoje też również moje przynajmniej zainteresowanie, czy ja w ogóle mogę dać radę po prostu. O to chodzi. Ja miałem taką ochotę sprawdzić się z kimś w boksie. Udało się. Tomek, udało się? Jutro ci się uda. Dobrze. Nie, w sensie, jutro walka, więc mam nadzieję, że do walki dojdzie, do jutra dożyjemy. My z Mamedem rozmawialiśmy kilka razy na temat motywacji, natomiast pewnie nie wszyscy z was jeszcze mieli jakby sposobność poznania jego motywacji, bo to, że sobie wielki mistrz MMA chce zaboksować w boksie, to jest zrozumiałe, prawda? Natomiast no, umówmy się, mogłeś zacząć od ciut łatwiejszego rywala, tę karierę bokserską. No mógłbym, ale jeżeli jest taka okazja i możliwość, marzenie trzeba swoje spełniać. Tak jak powiedziałem wcześniej, Tomek chciał wrócić, jeszcze dać kilka walk. I gdzieś tam pojawiło się ta
iskierka w głowie, myśl, a może jednak to jest dobry pomysł. No, na świecie się dzieje tak, że zawodnicy MMA próbują swoje siły z pięściarzami i to jest taki jeden z takich kierunków. Też by było fajnie, żeby w Polsce się odbyło. Ty czujesz, Tomek, presję na sobie, że jednak dwukrotny mistrz świata wychodzi do zawodnika ze świata MMA i ma sporo do stracenia w oczach kibiców? Jaką presję? Gdybym czuł presję, to bym nie wchodził do ringu nigdy, tak? Najważniejsze, żeby to dobre widowisko i tu powtarzam się, bo no po to kibice przychodzą. Mam nadzieję, że będzie czysta walka. Mamed nie będzie kopał. Będziemy się bić. Jak będzie krew, to będzie krew, bo kibice mają bić brawo i na to tego oczekuję. A tak szczerze, liczysz na taką, powiedziałbym, krwawą jatkę i bójkę, cios za cios? Czy raczej słuchaj, tutaj wizualizujesz, że Mamed będzie lotny na nogach i będzie starał się tylko od czasu do czasu kąsać i punktować? Kiedyś powiedział mi Roger Broadbury, że największą zasadą w boksie jest zadać cios i nie przyjąć. No i to lubię. Jak przyjmuję, jestem zły na siebie. Także wolę oszukać przeciwnika i wygrać. Mamed, klatka, to jest miejsce, w którym będziecie się bić na zasadach pięściarskich. Czy uważasz, że jest to pewna przewaga z racji tego, że to jest, no ty jesteś świetnym wędkarzem, to jest twój staw, to jest twoje jezioro, to jest twoje naturalne środowisko? No, na pewno jest większa i nie ma tych narożników, wiesz, no to jest inaczej. Ale Tomek mówił, że dla niego to żadnej różnicy nie ma, czy to jest klatka, czy to jest ring. Dla mnie to jest większa przestrzeń i wiesz, nie wiem, czy Tomek rozpoznaje koło od kwadratu. Mam dobrą pamięć. Jeszcze jak Zygi mówi, pamiętam pieniądze od Komunii Świętej. Natomiast jest mi bliżej to, bo cały czas walczę w klatce, więc mam taką nadzieję, że i tak mi się wydaje, że bardziej obyty jestem z klatką. Słuchajcie, proste zasady, żebyście mieli świadomość, 6 rund 3-minutowych, normalne rękawice pięściarskie, 10-uncjowe, bo od kategorii junior średniej, czyli od kategorii 69-953, wtedy boksujemy w rękawicach 10-uncjowych. Będzie pewnie jeden sędzia tutaj więcej. My za chwilę pojedziemy na rules meeting i pewnie te sprawy sędziowskie jeszcze będziemy omawiać. O taktyce nie będziemy rozmawiać, bo to jest wasza tajemnica. Jutro chcemy to zobaczyć, co obaj przygotowaliście. Chciałem zapytać o wagę, bo jednak u Tomka Adamka to jest najniższa waga, 98-200 w dresie od czasu walki z Witalijem Kliczko. Chodziłeś głodny na obozie, czy świadomy zabieg z racji tego, że Mamed jest jednak zawodnikiem troszkę mniejszym? No pilnowałem jedzenia, pewnie by te kilo bym na pewno miał więcej, kilo półtora. No musiałem się kontrolować, bo wiedziałem, że waga jest 99. Miałem wagę w pokoju, ale też nie byłem pewny, czy ona dobrze waży. A nie chciałem rano się pocić przed konferencją, także byłem troszeczkę mniej, ale to nie ma problemu. Były problemy, kiedyś się wagę robiło po 10 kilo i więcej. To były naprawdę problemy. Bardzo niska waga Mameda Khalidova, znaczy bardzo niska. No, oczywiście pamiętamy cię z wielkich walk kategorii 84 kg, ale pewnie wielu tutaj sądziło, że to będzie 94-95 kg. Ty ewidentnie, jak to mówi Tomek, stawiasz na speed, stawiasz na szybkość, stawiasz na mobilność. Tak można sądzić po prostu po tych 90 kg. Wiesz co, mówimy o tym wcześniej, jak z Mariuszem Podzianowskim się biłem, ważyłem 92. Bo zawsze po ważeniu, jak zrobię 84 kilo, następnego dnia ważę 90, więc jakby 89-90 dla mnie jest taka komfortowa waga. Czuję się lekki i jakby komfortowo czuję się podczas walki, więc jakby dla mnie to jest ta sama waga, która się bije normalnie w MMA. I jeszcze cię chciałem tylko podpytać o taką szybką lekcję pięściarstwa te ostatnie kilka miesięcy. No, bo jest dużo lewego. No właśnie, jest Paweł Derlacz, jest Szymon, jest Daria, pomagał trochę Artur Szpilka. Chciałem cię zapytać o ten natłok komunikatów. Czy tych komunikatów była właściwa liczba, czy te komunikaty pojawiały się z każdej strony, żeby po prostu tutaj korygować pewne błędy w boksie? No bo to jest dla ciebie jednak nowość. Ten boks w MMA jest innym boksem niż boks klasyczny. Wiesz co, no boks w MMA jest inny całkowicie. Znaczy całkowicie, no jest inny. Tam się skupiamy na dwóch ciosach. Nie przyjmujemy, staramy się nie przyjmować, bo są małe rękawice. Plus dochodzi do tego, musi być cały czas czujny. Albo kopnięcie, albo wejście w nogi. Tam jest wachlarz technik. I tak naprawdę musi czujny cały czas być i ten boks musi być dostosowany do MMA. Tutaj jest o tyle komfortowo, wydawałoby się, że są tylko ręce,
ale to jest duża nauka, trochę tego się nauczyłem i te trochę chcę jutro pokazać. A ty się, Tomeczku, troszeczkę boisz, że jak trafisz, no, to Mamed na przykład zapomni o tych zasadach i zostaniesz uduszony albo kopnięty? Dlatego nikt nie trafia. To sobie pamiętaj, że gryźć jeszcze potrafię. Okej. Okay. Słuchajcie, ja z mojej strony muszę powiedzieć tak. Jestem wzruszony, zbudowany, cieszę się, że są bardzo w formie. Bardzo ładnie zbudowany jesteś. Dziękuję ci, Mamed. Dziękuję. Zawsze na ciebie mogłem liczyć. Słuchajcie. Dzięki takim ludziom myślę, że wielu młodych zakochuje się w sporcie i wybiera taką drogę. Jutro dwie ikony, dwie legendy polskiego sportu. Legenda MMA Mamed Khalidow, legenda polskiego boksu Tomek Adamek. Ja wam gwarantuję, dziękuję taką bardzo. Wielkie widowisko, zróbcie hałas. Dziękuję bardzo. Dziękuję, tyle, oddajemy głos do studia. Panie zbieramy. Panowie, wracamy, bo tutaj trwa żywa dyskusja w naszym studiu pomiędzy Marianem Ziółkowskim a Albertem Łodzimkowskim. Jak to wszystko się potoczy, jak będą wyglądały inne pojedynki. Są komentarze różne na czacie dotyczące tego pojedynku. Sławomir N. na przykład pisze, kategoria senior w walce o bypassy. No trochę lat na karku mają, 46, drugi, 47, no 43 ma Mamed Khalidow, w tym roku 44. Także to już naprawdę dojrzali panowie. Tomasz Abramowicz, kto wspiera Tomka, musi kupić cement, a kto Mameda szampon do włosów. Cały czas gęste włosy u Mameda. Rapid Islet pisze, co to jest KSW, znam tylko Free Fight. No, zanim były Free Fight, KSW istniało 15 lat, także to jest specjalnie ten komentarz przeczytałem. Nie, jakaś prowokacja. Mariana, tak, to była prowokacja specjalnie pod Mariana. Paweł W. dodaje, Maćku, jednak uwaga, tych dwóch panów koło ciebie zobaczyłbym w klatce jak najszybciej, a nie przy komentatorce. No to pewnie każdy czeka, Mariana niebawem, pewnie Albert też powracający po chorobie też niebawem się pojawi i zmarty wróci. Gotowy cały czas. Jak najbardziej tutaj czekamy na te pojedynki. Emocje wzrosły, bo widać, że duży szacunek, natomiast no wiele tutaj się nie dowiedzieliśmy, poza tym, że obaj są nakręceni, nagrzani solidnie przed jutrzejszym starciem. Ale cały czas zwracam też uwagę na to, jak boks jest jednak wyniszczającym sportem. No po całym szacunkiem różnica wiekowa nie jest aż tak duża między jednym i drugim, a jednak... Aktywność. Aktywność to, oczywiście, ale też to, te rozbicie. No troszeczkę Tomek Adamek wygląda na bardziej dotkniętego czasem i jednak te walki bokserskie bardziej odkładają się na zdrowiu, pomimo że jeśli chodzi o doświadczenie, no Mamed, ile łącznie z 40-50 pojedynków zawodowych tam jest? Mamed? Tak. Nie ma chyba 40, ma 30. Musiałbym dokładnie rekord sprawdzić, nie chcę strzelać, bo nie chcę się pomylić, jeśli chodzi o MMA. 37-8-2. A nie, czyli nie ma 400 zwycięstw. 37-8-2, tak. Okej, a 47. Adamek... 59 zawodowych. 59, tak, 53 do 6. 6, dokładnie, tak. Dokładnie. Więc no, troszeczkę tych walk jednak więcej ma, ale no jednak umówmy się, boks jest bardziej wyniszczający i troszeczkę no jednak to po Adamku widać. Cały czas gdzieś zwracam uwagę na to, że kto będzie zdrowszy, wygra ten pojedynek. No ja pewno podpisuję się pod tymi słowami, no dodatkowo jeszcze ten właśnie, co powtarzamy cały czas o tym rozpracie ze startami Tomasza Adamka, no i też trzeba pamiętać jednak, no tych wojen, no on troszeczkę miał na swoim koncie 6 pojedynków przegranych, chyba 3 razy przegrał przed czasem. Ale w ciężkiej głównie tak przed jest, czasem, a w tak tych niższych jest, kategoriach ale, rzadko siadał na dupce. Tak jest, ale ostatnio też, no... No zobacz, Kliczko nie był w stanie, ale znowu z Millerem przegrał, ale znowu... 140 kilo kontra 100, to jest, wiesz, to jest też gabaryt zupełnie inny. No dokładnie, no i teraz wydaje mi się, że jeszcze Tardzan, na pewno te pierwsze dwie rundy będą bardzo ważne dla obu. Przede wszystkim wydaje mi się, że w tych pierwszych dwóch rundach będzie naprawdę duża szansa dla Mameda Khalidowa, po prostu żeby zaskoczyć. On nie jest błyskotliwy, przede wszystkim ma czym uderzyć. 90 kilogramów, mówi się, że jak zawodnik waży 90 kilogramów, to jest w stanie znokautować tak naprawdę każdego. Mike Tyson chyba w szczycie swojej formy ważył 97 kilogramów i widzieliśmy, jaka to była eksplozja. Oczywiście styl zupełnie inny. Mamed lubi hasać na nogach. On też przede wszystkim powiedział, że ja raz w życiu poszedłem na wymianę z Roberto Soldiszem i źle dla mnie się to skończyło. Powiedział, że już nigdy tak nie zrobię i wydaje mi się, że tak właśnie będzie starał się walczyć Mamed. Natomiast Tomek Adamek ciągle
wywierający presję, szukający tego swojego dystansu, dystansu bokserskiego. Będzie starał się na pewno pracować aktywnie lewą ręką, szukać ciosów na dół. No i przede wszystkim zamykać Mameda na siatce po to, żeby jednak ograniczyć mu tą możliwość poruszania czy chociażby odskoku. No pojedynek arcy ciekawy, Gala XTB, KSW Epic też arcy ciekawy, wyświetla się numer, natomiast pewnie będziemy za momencik kończyć, bo nie ma co tu przedłużać i przedłużać naszej dyskusji i rozkładać tego na czynniki pierwsze, bo jutro wszystko wydarzy się na Gali XTB, KSW Epic i też ważny apel, który wystosował Matif w studiu, wspomniał dzień 23 lutego, to jest Międzynarodowy Dzień Wsparcia Walki z Depresją i to też jest element, który towarzyszył na przykład Mamedowi Halidowowi w ostatnich latach i Mamed powiedział wprost, jestem wdzięczny za tę chorobę, bo dużo się nauczyłem. Ta choroba mi otworzyła też oczy na inne aspekty, które wypierałem do tej pory. Także nie ma co się wstydzić, jeśli są jakieś problemy, są telefony bezpłatne wsparcia. 870 22 22 to jest telefon bezpłatny wsparcia dla osób z takimi problemami, także spokojnie można nie bać się o tym mówić, bo mam wrażenie, że właśnie dzięki takim apelom jak Mameda Halidowa to ludzie otwierają sobie oczy, że nawet taki twardziel, który ma stoczonych tyle walk w klatce, może mieć takie problemy, a jeśli uda się to powściągnąć, powstrzymać, no to jednak człowiek zaczyna patrzeć z zupełnie inną perspektywą na rzeczywistość. No, dziwne w ogóle są dla mnie choroby psychiczne, jeśli chodzi o to, bo to no, nie jest to tak jak choroba taka, wiesz, fizyczna, gdzie jest to zmierzalne. Te choroby psychiczne to nigdy nie wiadomo, o co tak naprawdę w tym chodzi, bo nie da się właśnie tego zdefiniować, dokładnie tak. I pewne rzeczy są podciągane pod depresję, ale czy to jest na pewno to, czy nie powinno się to zakwalifikować do czegoś innego. To jest ciężki temat i niesamowite, nie wiedziałem o tym, co powiedziałeś, że Mamed miał depresję, bo człowiek sobie myśli, kurde, depresję może mieć ktoś, kto, no nie powiem, że nie udaje mu się do końca w życiu, ale no jednak prędzej ktoś taki niż ktoś, kto... A widzisz, a masz wszystko podane, powiedzmy, wszystko masz, nie wiem, masz w swoich rękach, masz sukces zawodowy, wszystko układa ci się w rodzinie, natomiast jakieś traumy może z przeszłości, przeżycia, momenty zastanowienia, wątpliwości, w którą stronę pójść, jak to wszystko wygląda, przychodzą jakieś kryzysy. Nie ma tutaj twardzieli tak naprawdę, jak cię dopadnie, to każdy gdzieś jest ułomny w takich sprawach, także fajnie, że Mamed o tym powiedział. Zresztą polecam wywiad Matiego Borka i przesłuchanie, w którym też ten aspekt jest poruszony, jak zmieniła się totalnie perspektywa i jak Mamed zaczął podchodzić do tej sprawy, też nawiązując współpracę między innymi z coachem mentalnym, który nie zajmuje się do końca tymi sprawami psychicznymi, ale już widzieliśmy efekty tej trzytygodniowej współpracy Mameda z Darią Albers podczas ostatniego pojedynku, gdzie sam mówi, że miał problemy z koncentracją, wyczuciem dystansu, a kiedy zaczął pracować nad tymi sprawami neurologicznymi, to zupełnie inaczej się zaczęło wszystko układać. Także 23 dzień lutego to jest dzień właśnie, aby otworzyć sobie oczy na pewne aspekty. Mamy telefon, także odbierzemy jeden telefon jeszcze w dzisiejszym studiu. Dzień dobry, z kim mamy przyjemność? Cześć, siema. W ogóle Siemano. Jestem szczęśliwy, że się dodzwoniłem. Witam serdecznie Alberta Mariana. Witam. Słynną hienę naszą. Panowie, ja chyba nie dzwonię z pytaniem, bo jestem bardzo zaskoczony tym, że wieczorkiem dzwoniąc pierwszy telefon i się udaje. Mam taką refleksję, o której kiedyś pisał Zdzisław Ambroziak w swoich felietonach pod ścianą bodajże, że jakby dochodzi do momentów czasami takich, gdzie rywalizują ze sobą sportowcy na emeryturze i że to zawsze niesie za sobą jakiś pakiet emocji, ale czasami jest farsą samą w sobie. Nie mam obawy przed jutrzejszym spotkaniem, że to będzie jakaś taka farsa na zasadzie ściągamy zawodnika z emerytury, bo wzbudza zainteresowanie, bo będzie to ciekawa walka i ciekawe wyzwanie. Aczkolwiek zastanawiam się, czy też nie jest troszkę tak dzisiaj, że MMA jest jednak furtką dla tych sportowców właśnie, którzy są troszkę w lodówce, że mogą stworzyć widowisko, bo i to widowisko troszkę nawiązując być może zbyt przesadnie, ale do Koloseum, tego rzymskiego Koloseum, gdzie ludzie przychodzili właśnie chyba też głównie dla emocji. I dzisiaj mamy taką sytuację. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony przyglądam się temu z ciekawością i jestem bardzo ciekawy jakości jutrzejszej walki pomiędzy Mamedem a Tomkiem Adamkiem. Nie jestem tak bardzo ciekawy wyniku. Wiecie, jakby kibicuję jednemu i drugiemu, bo to są sportowcy z krwi i kości, ale jestem ciekawy tego, jak ta walka będzie wyglądać.
i życzę im, żeby wyglądała dobrze. Życzę nam, kibicom, żebyśmy się jakby cieszyli tym wszystkim, ale wokół tego mam troszkę taką inną obserwację i się zastanawiam, jak to będzie wyglądało. I tylko tyle. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam wszystkich w kanale sportowym. Pozdrawiam wszystkich z mojego rodzinnego miasta Żmigród na Dolnym Śląsku. Piona, trzymajcie się. Piona, pozdrawiamy. Dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy cały Dolny Śląsk. Pozdrawiamy farmie i dziękujemy za tę refleksję, bo refleksja dosyć głęboka. Ja mam wrażenie, że chyba wszyscy się trochę zgodzimy z tym, że ten pojedynek jest właśnie dlatego taki ciekawy, albo też dla niektórych frapujący i mniej ciekawy, bo mam wrażenie, że bardzo polaryzuje fanów. No, że właśnie, że tak naprawdę nie wiemy, czego się spodziewać i po jednym, i po drugim, bo i formuła nie do końca dla jednego, drugi po długiej przerwie i też chyba wszyscy tutaj w studiu jesteśmy tak nastawieni do tej walki, że niezależnie jak to się potoczy, chcielibyśmy zobaczyć sportowców w jakimś odpowiednim momencie swojego życia, żeby to nie był pojedynek starszych panów. Chyba temu kibicujemy przede wszystkim. No, wydaje mi się, że przede wszystkim najważniejsze w tym wszystkim jest to, co cię motywuje do tego, żeby po prostu wejść tam do klatki i stoczyć ten pojedynek. Widać naprawdę kolosalną zmianę u Mameda Khalidova na wielki, ogromny plus. 5 lat przerwy z Tomkiem Adamkiem. Zawsze jakby był w rywalizacji, to był jego rytm dnia, czyli on wstawał rano, biegał, trenował, wieczorem znowu trening, dobrze się odżywiał, jadł. Po prostu, może on po prostu zdał sobie w pewnym momencie sprawę, ja nie potrafię po prostu w inny sposób żyć, strasznie mi tego brakuje. Jeśli to go nakręciło do tego pojedynku, to o jego formę jestem spokojny. Wydaje mi się, że tutaj jest szalenie ważne, co jest przede wszystkim jego motywacją, ale podobnie właśnie jak tutaj rozmówca telefoniczny, no jest to niewiadomo. Jest to niewiadomo. Na pewno chciałbym zobaczyć Tomka Adamka z tych najlepszych lat. Na to czekam, na to liczę. No ale to jest ciekawa myśl, bo zachwycamy się tym pojedynkiem, wielkie oczekiwania, ale jest... To jest, wiesz, afirmacja. To jest, to się tak modnie teraz mówi, wiele osób afirmuje, tak, przewiduje, tak. Wizualizuje sobie to i tak przyciągamy pozytywną energię. To prawda, ale no nieraz można przez to mocniej się rozczarować. Nieraz jeśli nie nastawiamy się na nic super, to nieraz lepiej się miło zaskoczyć. Ale wydaje mi się, że przez to, że przede wszystkim postać Tomka Adamka, to co powiedziałeś, że to był gość, który przez większość swojej kariery robił presję, że on praktycznie nie odchyla się, bo nie jest do końca prawdą to, że, tutaj... że bokserzy się nie odchylają. My się śmiejemy tu z Maćkiem oczywiście. Tak, bo nie jest to do końca prawdą, ale rzeczywiście on nie odchylał się, bo nigdy nie był na linach, bo rzeczywiście w tych swoich walkach parę do przodu, jak przyjmował ciosy, to na gardę, ale nie robił kroku w tył, więc to jest prawda. I właśnie przez... To był pstryczek wczorajszy, wydaje mi się, w nos. W kierunku Artura Szpilki. Bo tak Artur w swoich pojedynkach często się odchylał, jak był wyprostowany z podniesioną brodą, to przyjmował wtedy ciosy. I mam wrażenie, że tutaj sprytnie przemycił troszeczkę takiego pstryczka w kierunku Artura. Więc biorąc pod uwagę to, ten jego styl, to myślę, że nic się nie zmieniło. Może szybkość spadła, jakieś pewne atrybuty uleciały, ale i tak... Jego styl walki, ta presja, to, że będzie chciał po prostu pokazać, że bokser, a zawodnik MMA, to jednak jest duża różnica, więc on nie będzie robił kroków. Tu też ma lepsze warunki fizyczne, ma po stronie swoją siłę, więc będzie par do przodu. I dzięki temu, że będzie par, to wydaje mi się, że i tak Mamed nie będzie mógł przez 6 rund cały czas robić ucieczkę i gdzieś zobaczymy fajną walkę, ale też dobry tekst był, że MMA to stało się jakby sport, gdzie otwiera furtkę dla różnych osób, bo właśnie między innymi mamy też freak fighty, które ty może powiedzieć, że lubisz tam się pokazać. Ale freak fighty nie otwierają drogi dla osób, które trenują inne sporty. No tak, ale MMA to jakby problem tego nie mieszał. No, ale no wiesz, no mogli, nie wiem, a jak tańczą na lodzie albo jeżdżą na łyżwach, albo nie wiem, śpiewają, no to wiesz, no tak samo można robić inne rzeczy. No po prostu jakby tu się to sprawdza, bo masz dodatkowy atut rywalizacji i każdy lubi oglądać, jak ktoś dostaje w morda. Jeszcze jak ktoś nie umie się bić, no to jak dostaje w mordę i nie umie się bić, to ty przed telewizorem siedzisz i mówisz, ja bym jeszcze lepiej to zrobił. Ale to jedna ważna rzecz, show. Mariusz Pudzianowski, który tańczył w tańcu z gwiazdami, potem nie chodził, nie gadał, że jest tańcerzem.
Ja nie wiem, czy chodzą tak zawodnicy i mówią. No, jest jeden gość z Freak Fightów, który mówi, że schodzi do 8-4 i ciśnie zawodowców. Ja dzisiaj jeden mówi, że jakby się przygotował, to by mógł z Tomkiem Adamkiem w boksie wyjść. No właśnie, no właśnie, więc... Nie, no to wiesz, to odloty są, wiesz, w każdej dziedzinie i w każdej niech branży. Tak, niech będzie. Niech tutaj akurat tak... Odloty, no. Tak, w różnych branżach są odloty takie. Ale przyznajmy, że we Freak Fightach jest najwięcej tych odlotów. Jest dużo. Jest właśnie dużo. Dlatego ludzie to oglądają. Tak, tak. To prawda. Natomiast, no wiesz, myślę, że to też było nawiązanie do tego, że sportowcy z różnych dziedzin tutaj szukają oczywiście swojej siły, bo mamy oczywiście i pięściarzy, mamy i zapaśników, mamy i judoków, zresztą na tej rozpisce jest kilku takich przedstawicieli i jak najbardziej się z tym zgadzam, bo dzięki temu, że mamy wielkich mistrzów z takich dyscyplin, nawet w Stanach Zjednoczonych, Henry Cejudo, który zdobywał medale na Igrzyskach Olimpijskich, Daniel Cormier, który był na Igrzyskach Olimpijskich. To są zawodnicy, którzy... Tak, to są zawodnicy, którzy święcili sukcesy może nie najwyższej półki, natomiast byli bardzo dobrzy w swoich dziedzinach, a potem przenosili to na wszechstronną walkę, wręcz dawali nam sporo radości. Tak też jest na naszym podwórku, także nie widzę nic w tym złego, bo MMA stało się po prostu powszechnie znaną. Pereira to mistrz Glory w dwóch wagach, także tutaj on wszedł z dużym naprawdę dorobkiem, dlatego też tak szybko mógł dostać walkę o tytuł, mi się wydaje. No szybki, i w ten styl. Szybkie pytanko dla ciebie. Bokser, mocny bokser, który był w UFC i mu się nie udało. Toney? No to, ale to Tony, pytanie ale dobra, z Reddingiem. Tak, to jest właśnie przykład tego, że zawodnicy z boksu, jak przychodzili do MMA, to im się nie powodziło, a z drugiej strony nigdy zawodnik z MMA na dużym poziomie nie wygrał w formule bokserskiej z pięściarzem. Ale znowu James Toney wygrał z James Silvą, z którym przegrał Mariusz Pudzianowski w KO przez 3 sekundy. Tak. Także to była taka też historia. Panowie, nie mamy co przedłużać, bo naprawdę szybko jutro znowu fantastyczne wydarzenie tych historii i rozmów będzie naprawdę sporo i XTB KSW Epic. Przypominamy, już jutro Pre-Zero Arena Gliwice. No i bilety ostatnie pewnie dostępne jeszcze na hale, natomiast szykuje się naprawdę około 12 tysięcy kibiców w Pre-Zero Arenie, także ten obiekt może wypełnić się do końca, do ostatnich miejsc, na tyle, na ile został zagospodarowany, także link do biletów pewnie w opisie do tego filmu, no i paper na KSW Epic TV dostępne. Także jutro się zadzieje, a my będziemy pilnie oglądać z najbliższej odległości. Marian to nie komentuje. Nie. Mam niedługo walkę, już muszę się skupić na swojej robocie. Już odpuszcza. Widzisz, jak ktoś zwraca uwagę, że to nie Toney wygrał, tylko Mercer wygrał. Mercer z Silvą, tak. Widzisz, także tutaj już... Widzisz, ciosy kosztują. Może mogło tak być. Tak było. Ale ty nie wiesz, czemu mówię. Nie, bo na czacie Mariusz napisał. Tak, bo ja też nie pamiętam, ale jeśli ktoś pisze, to sprawdził. Ja nie pamiętam dokładnie. Ja nie pamiętam, żeby Toney zawalczył jakąkolwiek walkę w MMA poza z Rednym Couturem. Tak, ale się nie wypowiadałem, bo wszystkiego człowiek nie wie. Jeszcze miałem jakąś uwagę do Alberta. Ale... Dawaj, jedziesz. Nie. Żaden wstrzyk. Marian Ziółkowski, dziękuję bardzo. Dziękuję za zaproszenie. Albert Odzimkowski, dziękuję serdecznie. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jutro będą niespodzianki, jeśli chodzi o komentatorkę, bo trochę będzie zmian, natomiast jutro w praktyce się dowiecie, jak to będzie wyglądało. Dominik zdradził, jak to, Durniat oczywiście zdradził, jak to może wyglądać, jak będzie wyglądał. Ja z Dominikiem będę na stałe, natomiast ten trzeci ekspert będzie zmieniał się w zależności od dyscypliny, od walk. Albert jutro w dwóch pojedynkach nam będzie towarzyszył, a reszta niech pozostanie niespodzianką dla Was. Także serdecznie dziękujemy za dzisiaj. Jak się podobało, zostawcie łapki w górę i komentarz i dajcie znać, co poprawić ewentualnie przy następnych transmisjach z ceremonii ważenia, bo wydaje się, że formuła dosyć ciekawa, innowacyjna, jeśli chodzi o polski YouTube. Także dajcie znać. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj i do zobaczenia jutro na gali XTB KSW Epic. Jeszcze jedna informacja, bo zapomniałem. Studio w kanale sportowym też będzie od godziny 18, jeśli się nie mylę. Od godziny 18 i też dwie pierwsze walki rozpiski, a więc pojedynek Adama Brysza z Piotrkiem Kacprzakiem i Konrad Rusiński z Muslimem Truszajewem na otwartym kanale, także na kanale sportowym. Także warto jutro być również z nami. Dziękujemy za dzisiaj.